Te obrazy, tam dokładnie opisy w katalogach, tak? Wszystkie te szczegóły, co tam pokazać? Te kamera wystawa w kurkankach. Twoja noc w Paryżu. Proszę zobaczyć. To jest to powiększenie tutaj. Wysłane to jest, panie rektorze, z Warszawy. 1 września 1900 roku. I zawsze spadł na sznureczku. Ceniąc Państwa czas, łaskawość, że Państwo zechcieli przyjść do nas, chcę bardzo podziękować za przybycie. Proszę Państwa, to jest bardzo trudno, aby w jednym czasie, w jednym miejscu móc spotkać zaprosić dwóch najbardziej zajętych ludzi w Krakowie, pana prezydenta Majchrowskiego i pana rektora Nowaka. Proszę Państwa, w jednym miejscu, w skromnym zresztą miejscu, tych dwóch panów żeśmy spotkali tutaj. Ale to nie nasza zasługa. Bohaterem i tym przyciągającym elementem jest oczywiście Uniwersytet Jagielloński. Albowiem Kraków to uniwersytet, panie prezydencie, a uniwersytet to Kraków. Jak mawiali nasi nauczyciele. Proszę Państwa, to, że w tym dzisiejszym, o tym czasie popołudniowym mamy obecnego rektora, mamy, idąc trochę wstecz, rektora Musiała i jeszcze troszkę wstecz, rektora Franciszka Ziejkę. To oczywiście ogromny zaszczyt dla naszego zespołu, że mamy ze sobą przed nami pana dyrektora, profesora Stopkę, dyrektora Muzeum UJ, mamy dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. Nie, zaraz dojdę do kolejnych prorektorów. To pokazuje z jednej strony,
że mobilizujemy się na hasło uniwersytet, na hasło 650-lecie założenia. Z drugiej strony, co od razu chcę podkreślić, Państwo tu wymienieni bardzo pomogli nam w tworzeniu tej wystawy, która nie tylko ma podkreślić wielkie uroczystości, które za 3 tygodnie, Panie Rektorze, się zaczynają w Krakowie, a tu jest to, stanowimy jakieś preludium, ale również podkreśla, jak wszyscy się mobilizujemy koło pewnego eventu. I kiedy pan rektor Nowak, chyba na Radzie Wydziału to było, pan profesor Najder mi przypomni, była taka Rada Wydziału, gdzie pan rektor przemawiał, potem ty mówisz, jak pan rektor, i zaprosił, abyśmy jako społeczność akademicka wzięli w tym udział. I pomyślałem, co my lekarze możemy dla tego wielkiego uniwersytetu, tej uroczystości powiedzieć. Oczywiście pomyślałem w pierwszej chwili o naszych pacjentach. Ponieważ jest 650-lecie założenia uniwersytetu, a zrobiliśmy 950, troszkę więcej, przeszczepów, to chcieliśmy doroczne spotkanie poświęcone tej uroczystości, nasze wewnętrzne, kliniczne święto, w którym pan rektor, zresztą pamiętam, brał kiedyś udział, włączyć w kalendarz uroczystości. I to się odbędzie 23 maja, w piątek tego roku. Natomiast pomyśleliśmy, że jest jeszcze jeden element, który możemy przyłożyć się, czy dołożyć do uroczystości uniwersyteckich, do wydarzeń, to mianowicie pamięć o Krakowie sprzed 100 lat, którą postanowiliśmy pokazać w oparciu o pocztówki, o zdjęcia, o dokumenty, o pamiątki, po to, aby przypomnieć sobie, jak w tym Krakowie, w tym mieście, które nie miało państwa, które było stolicą tego nieistniejącego państwa, 114 lat temu, w czerwcu 1900 roku, nastąpiło wielkie uroczystość, która miała charakter nie tylko upamiętnienia uniwersytetu, ale miała charakter ogólnonarodowy. Było świętem wszystkich ziem będących wtedy przecież pod zaborami, ale również, która tę uroczystość ściągnęła wielu wybitnych ludzi z całej Europy, a nawet z Ameryki. Proszę Państwa, zapraszając do Stradomskiego Centrum Dialogu, zawsze wielkim pokorą i szacunkiem dla spodziewanych gości, staramy się dać jakąś ofertę czy propozycję. Dzisiejszą tą propozycją, proszę Państwa, jest z jednej strony kolekcja będący w naszym Stradomskim Centrum Dialogu pocztówek sprzed 100 lat. Proszę Państwa, pochylamy się nad nimi z wielką pokorą. To jest rząd, marsz staruszek, proszę Państwa. Najmłodsza z nich ma 100 lat. One są strasznie stare dzisiaj. I te oczywiście daliśmy Państwu no, z naszych jakichś 2000 pocztówek, no zdaje się 120-130, aby pokłonić się nad pięknem samego wizerunku Krakowa w tym czasie, oczywiście nad kunsztem wydawców, ale również nad faktem, że te pocztówki wysyłane w roku 1902-1903 przez Henryka Frista, który miał wspaniały zakład przy ulicy Floriańskiej 37, a to nazywało się wówczas Salon Malarzy Polskich. I nie tylko wydawał naszych wspaniałych, ówczesnych malarzy, wydawał na pocztówkach, oprawiał obrazy Kosaków Malczewskiego, ale również wydawał, co Państwo na tej planszy zobaczycie, pocztówki pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła. Proszę Państwa, polska flaga, wprawdzie odwrócona, może chodziło, żeby wtedy nie było Polski, z wizerunkami Krakowa, z wizerunkami polskich, herbów polskich, królów, hetmanów rycerskich, były wysyłane do wszystkich zaborów, proszę Państwa, i cenzura, zwłaszcza ochrona rosyjska, je przechwytywała, ale nie przechwyciła wszystkich. My je mamy wszystkie, prawie w całości. I Marek Sosenko, no największy w Polsce kolekcjoner, szapoba, panie Marku, potwierdzi, że one są i w oryginale, posiadamy je. Chcemy pokazać, jak ten Kraków promieniował ideą niepodległości w tym czasie. Proszę Państwa, i zanim będę prosił pana prezydenta o zabranie głosu, pana rektora o oficjalne otwarcie naszej wystawy, proszę mi jeszcze pozwolić parę słów powiedzieć o tych uroczystościach. Proszę Państwa, jest środa 6 czerwca 1900 roku. Można powiedzieć, wigilię tych uroczystości o 9 rano w katedrze wawelskiej. Rektor, hrabia Tarnowski razem z całym senatem składają oczywiście kwiaty na grobach założycieli, odnowicieli uniwersytetu. W tym samym czasie do Krakowa zaczynają przyjeżdżać goście z całego świata.
Witają ich studenci i profesorowie na dworcu. Wielu zamieszkało w prywatnych domach tych witających. Proszę Państwa, o 5 po południu odbywa się uroczysty raut w sukiennicach, wydany przez prezydenta Krakowa Józefa Friedleina na 2000 osób w sukiennicach. Było to pierwsze spotkanie z gośćmi, którzy zjeżdżają. Ale to właśnie jest pewne preludium. Prawdziwe uroczystości zaczynają się na drugi dzień, 7 czerwca w czwartek. O godzinie 8 pochód akademicki z podmachu Kolegium Novum do Kościoła Mariackiego. Następnie msza w Kościele Mariackim odprawiona przez biskupa Jana Puzynę. Wreszcie pochód uniwersytecki ulicami Rynku do Kościoła Świętej Anny. Tu Państwo możecie to zobaczyć. Następnie w Kościele Świętej Anny wielka uroczystość, kościół zamieniony, tu możecie Państwo na niego popatrzeć, zbudowany na początku XVIII wieku. Ten kościół zamieniony w salę posiedzeń, na podwyższeniu siedzi rektor, senat, przyznanych jest 78 doktorów honoris causa, wspaniałe przemówienia, o tym będziecie mogli Państwo przeczytać materiały, które Państwo dostaniecie. Następnie o 5 po południu jest bankiet w gmachu Sokoła, wydany przez rektora UJ dla 500 zagranicznych gości. Świeżo zbudowany gmach Sokoła. Następnie w Teatrze Miejskim odprawa posłów greckich. I wreszcie o 24 bankiet studencki w hotelu Saski. To jest 7 czerwiec, dosyć tak timetable na tamte czas. Państwo, wreszcie jest 8 czerwiec, piątek w 1900 roku. W Kolegium Marius o godzinie 11 odsłoniecie pomnika Mikołaja Kopernika, wręczenie tablic pamiątkowych, które Państwo tutaj widzicie, które zawisły na murach Kolegium Marius. Dzisiaj one przeniesione są w holu przed gabinetem rektora koło auli w Kolegium Novum. I wreszcie o 15 wyjazd dorożkami do Wieliczki, zwiedzanie kopalni soli. I o 21 raut w pałacu rektora Stanisława Hrabiego Karolskiego przy ulicy Szlak. To jest ten budynek, Państwo pamiętacie, gdzie nie tak dawno jeszcze było Radio Kraków. Może warto zobaczyć. Proszę Państwa, i jeśli Państwo pozwolicie, to jeszcze 3 minuty zajmę, aby powiedzieć, w jaki sposób krakowski czas, pismo konserwatywne Krakowie, ale bardzo dojrzałe, opisywało ten wspaniały pochód. Na czele pochodu znajdowała się młodzież uniwersytecka oraz deputacje młodzieży innych uniwersytetów, między innymi ze Lwowa, Warszawy, Wiednia, Berlina, Wrocławia, Poznania, Paryża, Lipska, Dublina. Następnie szli przedstawiciele szkół ludowych, seminariów nauczycielskich, gimnazjów, szkół realnych oraz szkoły przemysłowej krakowskiej i lwowskiej. W następnej grupie sformułowali się doktorowie UJ, przybyli ze wszystkich stron kraju i spoza jego granic, w liczbie kilkuset, aby złożyć hołd swojej alma mater, pisze czas. Za nimi w pochodzie szedł prezydent Krakowa Józef Friedlein z Radą Miasta. Uniwersytety austriackie reprezentowali przedstawiciele w randze rektorów. Z Wiednia, Gracu, Innsbrucku, Pragi, Czerniowiec, Zagrzebia, Budapesztu, Lwowa. Z innych uniwersytetów europejskich przybyli rektorzy z Glasgow, Oxfordu, Cambridge, Edynburga, Londynu, Kopenhagi, Uppsali, Lundu, Lozanny, Montpellier, Bukaresztu, Berlina, Genewy, Fryburga, Petersburga, Kijowa. Uniwersytety amerykańskie, 1900 rok, reprezentowali rektorzy z Waszyngtonu, Buffalo, Baltimore. Ze Lwowa zaprzyjaźnił z Krakowem największego Uniwersytetu Galicji przybyło 43 profesorów, między innymi rektor Władysław Abraham, profesor Marian Smoluchowski, profesor Ludwik Rydygier, profesor Władysław Szymonowic. Za profesorami UJ i senatem szedł jego magnificencja rektor Stanisław Hrabia-Tarnowski. W szkarłatnej todze z grubym stajowym kołnierzem poprzedzony starożytnymi werbami rektorskimi. W tym roku będzie jeszcze piękniej, panie rektorze. We wspaniałych strojach Polski postępowali w pochodzie marszałek krajowy hrabia Stanisław Badenio, książę Estachy Sanguszko, książę Andrzej Lubomirski, hrabia Karol Lanskoroński, hrabia Andrzej Potocki, książęta Jerzy Witold Andrzej Czartoryscy, jego eminencja Filip Zaleski, książę Paweł Sapiecha, hrabia Jan Szeptycki, hrabia Zdzisław Tarnowski oraz młodzież uniwersytecka zamykająca pochód. Uczestnicy pochodu wśród dźwięku chwynału, jaki trębacze odegrali z wieży mariackiej, weszli do kościoła, aby wysłuchać mszy odprawionej przez biskupa krakowskiego księcia Jana Puzynę. Ksiądz kanonik Bandurski odczął napisany po łacinie list
od papieża Leona XIII do, proszę, cytuję, umiłowanego syna Stanisława hrabiego Tarnowskiego, wszechnicy jagiellońskiej rektora w Krakowie. Panie rektorze, przeczytałem ten tekst. Dlaczego? Proszę państwa, już to mówiłem do paru osób. Nieistniejące państwo, była stolica, przyjeżdża cały świat. Jak ci rektorzy z Ameryki przyjechali do kraju będącego pod zaborami? To tylko podkreśla, jak ten uniwersytet miał czasem przeze mnie, albo myślę, że przez wielu Krakowian, niedocenianą rangę, sławę. Możemy być dumni z tego uniwersytetu. Proszę państwa, chciałem prowadzić państwa troszkę atmosferę tego pochodu, tych uroczystości. Na zdjęciach, które państwu proponujemy, możecie zobaczyć fragmenty i prezenty, które wtedy, pocztówki wydawane specjalnie. To ma tylko pokazać, jak ten Kraków wtedy wyglądał. Słynne portrety Matejki, które zdobią ci kolegium nowym. I piękne pieczęcie herbowe wydziałów lekarskiego, prawa teologicznego, filozoficznego, które są w wysokiej nawie Kościoła Mariackiego. Ponieważ trudno widzieć, nawet trudno zrobić zdjęcie. To jeden znajomy ksiądz wziął dużą drabinę, wyszedł tam na górę, nazywa się ksiądz Piotr Guzik i zrobił dla nas te zdjęcia i mogę państwu dzięki temu je tutaj pokazać. Proszę państwa, przepraszam za ten długi wstęp, ale chciałem się podzielić z naszymi emocjami, przeżyciami, które towarzyszyły nam w przygotowaniu tej wystawy, a chcę powiedzieć, pokażcie się moje panie, razem ze studentami, wolontariuszkami, studentami historii tego uniwersytetu. Pokażcie się, bardzo was proszę. Proszę państwa, pan prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski, który jest naszym dobrym duchem, dlatego że wiem, że cokolwiek zrobimy, pan zawsze znajdzie czas, żeby być z nami. To nas nie tylko mobilizuje, ale daje pewien wyraz, że brzydko mówiąc władze miasta, ale mówię, prezydent miasta jest podobnie jak my czującym człowiekiem. Mimo wielu zajęć, które ma na głowie, kłopotów, których ma coraz więcej, czytamy w prasie, jest z nami, ma dobry nastrój i podnosi rangę tych naszych skromnych działań w Stradomskim Centrum Dialogu. Panie prezydencie, bardzo proszę. Proszę państwa, to co pan profesor powiedział jest prawdą, szczerą, ale to dlatego, że zawsze wiem, że znajduje się tutaj wśród przyjaciół. I to jest bardzo ważne. Człowiek jak ma świadomość, że ludzie, z którymi rozmawia, czy naprzeciwko których stoi, podchodzą do niego tak z dystansem, to inaczej się zachowuje, niż mając świadomość takiego właśnie powitania. Szanowni państwo, zawsze było tak, że Kraków, o losach Krakowa, przynajmniej od tych 650 lat, decydowały dwa ośrodki, Wawel i Uniwersytet. I to były te dwa ośrodki, które zawsze pokazywały miejsce Krakowa. Kraków to Uniwersytet, Uniwersytet to Kraków. I to sobie trzeba bardzo powiedzieć, że są to te dwie instytucje, które są ze sobą ściśle związane i chyba im z tym dobrze. Tak przynajmniej uważam. Proszę państwa, pan profesor tutaj nawiązał jeszcze do jednej rzeczy. Do tego, że połączył nas tutaj właśnie uniwersytet. Oczywiście, że uniwersytet nas zawsze łączy, ale połączyło nas także miejsce. Mianowicie to Stradomskie Centrum Kultury. Bo trzeba pamiętać, że zarówno uniwersytet, jak i miasto były zawsze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe. Że na przełomie XIX i XX wieku około 30% studentów to byli studenci pochodzenia narodowości żydowskiej. Że 1/4 mieszkańców Krakowa to byli także ludzie narodowości żydowskiej. I to pokazuje też tą ścisłą więź. Ale to jest jeszcze jedna rzecz. Pan profesor wspominał o roli Krakowa, tego miasta, które było pod zaborami w nieistniejącym państwie. Ale trzeba sobie też bardzo wyraźnie powiedzieć, że było to miasto, które miało specyficzny status, na
które to sobie samo wypracowało. I tutaj obchody wszystkie uroczystości, no najlepiej jest właśnie wymienić dwie, 500-lecia bitwy pod Grunwaldem i odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego i uroczystości, o których tutaj wspominamy, uniwersyteckie, były uroczystościami nie tylko miejscowymi, nie tylko jakby pokazującymi rolę uniwersytetu czy miasta, ale były generalnie rzecz biorąc uroczystościami o charakterze patriotycznym. One miały zupełnie inny wymiar niż te uroczystości, przed którymi jesteśmy, bo to jest coś normalnego, to jest święto także nauki polskiej. Wtedy to było święto także pokazujące polskość. To było to miasto, do którego przyjeżdżali wszyscy, znaczy nie, może nie wszyscy, ale znaczna część ludzi z innych zaborów, z dziećmi, żeby pokazać Kraków, żeby pokazać Wawel, żeby pokazać katedrę, żeby pokazać groby królewskie. Bo to było coś, co łączyło, co pokazywało, że tu bije serce Polski. Ale jeszcze chciałem nawiązać do jednego wątku. Proszę Państwa, to jest także taki wątek, i tutaj się zwracam w kierunku pana Marka, to jest wątek kolekcjonerski także. Gdyby nie kolekcjonerzy, gdyby nie ci ludzie, którzy zbierają od wielu lat właśnie nasze pamiątki, pamiątki świadczące o działaniach, świadczące o polskości, świadczące o tym, jak to wyglądało kiedyś, to dzisiaj byśmy stali no, bez tego wszystkiego. Także jeżeli wolno złożyć, oprócz pana profesora, który tutaj zawsze powiedziałbym, że on jest dobrym duchem. Ja się cieszę, że jestem też duchem, ale on jest lepszym duchem. Chciałem także pokłon w kierunku pana Sosenki złożyć, bo bez tego by nie było. Proszę Państwa, zanim poproszę pana rektora, chciałem się pytać pana, dwóch prorektorów mamy z sobą, proszę Państwa, mamy obecnego i dwóch byłych rektorów i dwóch obecnych prorektorów, profesora Leidlera i profesora Manie. Bardzo jestem zaszczycony, że Państwo. Witam pana Stanisława Dziedzica, który patronuje kulturze krakowskiej. Nie przywitałem konsula generalnego, też naszego przyjaciela, konsula Niemiec. Bardzo witam panie konsulu. I pan prezydent mi przypomniał jeszcze jedną rzecz, mimo że o tym pamiętałem, bałem się, że zapomnę, ale dzięki temu sobie przypomniałem. Proszę Państwa, patrząc na Tadeusza Jakubowicza, przyszedł do nas dzisiaj, mimo że dzisiaj, a może właśnie dlatego, zaczynają się wielkie święta, można powiedzieć, żydowska Wielkanoc, jeśli mogę tak powiedzieć, święto Pesach. Za parę godzin, chyba za dwie godziny, jest uroczysta kolacja sederowa, którą będzie pan premier. Tadeusz Jakubowicz na premiera. Proszę Państwa, i to jest to, co łączy, jak mi się wydaje, uniwersytet z naszym skromnym centrum. Naszym celem jest budowanie pomostów, jest budowanie dialogu, a przecież jedną z misji uniwersytetu jest właśnie dialog. Dialog między innymi międzypokoleniowy, między nauczanymi a uczącymi. Dialog między różnymi specjalnościami, panie rektorze, dialog między ludźmi różnych narodowości, różnych religii. I to chciałem powiedzieć, i ta maca, która została dzisiaj przyniesiona, która będzie przy naszym poczęstunku przez pana prezesa, jest też wyrazem, że w Krakowie jest jedność. Na pewno jedność ludzi z pewnym intelektualnym zabarwieniem, bo wszyscy żeśmy razem budowali przeszłość tego Krakowa, jego wielkość, i nigdy nie trzeba zapomnieć o tym, co również społeczność żydowska wniosła, łącznie z profesorami naszego uniwersytetu, do naszej społeczności. Ale razem, przepraszam, ale razem z Macą nic nie obliguje, że trzeba przechodzić na judaizm. Ale czujemy się, właśnie jest pełna tolerancja. Ludzie, dialog to polega na tym, że dwoje ludzi przekonuje się, ale nie musi przejść na drugą stronę i nadal są przyjaciółmi. Myślę, że to jest fajne. Proszę Państwa, jeszcze widzę pana profesora Stróżewskiego. Jestem bardzo zaszczycony, pan są. Nie tylko, że widział filozoficzny, był jednym z trzech pierwszych założonych
1364 roku w Krakowie, ale mieliśmy zaszczyt, ja miałem zaszczyt parę dni temu z panem profesorem prowadzić dyskurs Ignacjanu na temat bólu i cierpienia. Jednegośmy nie powiedzieli, panie rektorze, że też jest ból i cierpienie twórcze. Ja nie będę mówił o kłopotach, które mieliśmy, żeby tę wystawę dla państwa przygotować, ale państwa tu obecność jest wszelką nagrodą za trudy, wysiłki, bolące kręgosłupy. Panie rektorze, czy zechce pan rektor powiedzieć parę słów, no ewentualnie otworzyć, pan uważa, że warto otworzyć tę wystawę, która będzie otwarta przez cały maj. Mam nadzieję, że będzie odwiedzana przez gości pana z Polski, z zagranicy, a przede wszystkim może licealistom biorącym udział w konkursie o wiedzy na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym i przyszłym roku, w tej chwili już się to odbyło, że to może również przyczynić się do ich zainteresowań. Panie rektorze. Panie profesorze, panie prezydencie, panowie rektorzy, panie i panowie. To miło, jak prezydent miasta Krakowa mówi, że Uniwersytet Jagielloński to Kraków, a Kraków to Uniwersytet Jagielloński. No, to absolwent Uniwersytetu mówi, więc jest to pracownik, profesor. To wszystko mogę dodać. Szanowni państwo, pan profesor Skotnicki bardzo dużo już na temat tej wystawy powiedział. Pokazał tutaj pewne przykłady miasta, które jest moim miastem, którego kocham, co często powtarzam. Ja tak celowo teraz zasłonię tą tablicę, którą trzymał w ręku i powiem tak. 1900 rok, 114 lat. No więc wszystko się zmieniło. Świat się zmienił, Europa się zmieniła, Polska się zmieniła, Kraków się zmienił, Uniwersytet się zmienił. No ale czy tak naprawdę? Jest druga dekada XXI wieku i są inne realia. Ale nasz jubileusz rozpoczniemy mszą na Wawelu, gdzie złożymy kwiaty na grobach naszych fundatorów. Stamtąd przejdziemy nie do Collegium Maius, bo byśmy się nie zmieścili w połowie, tylko do Auditorium Maximum, gdzie dzięki moim wielkim poprzednikom 1200 osób może na uroczystym posiedzeniu Senatu być. To będą główne ceremonie. Na tą uroczystość Anno Domini 2014 przyjeżdża prezydent Rzeczypospolitej i mogę już to dziś powiedzieć, chociaż trzymaliśmy to w pewnej tajemnicy, przewodniczący Unii Europejskiej, pan Barroso. To pokazuje, że wszystko się zmieniło przez te 100 lat i dobrze, bo żyjemy w wolnym kraju od 25 lat. Bo jesteśmy w Unii Europejskiej od 10, bo jesteśmy w tej Unii Europejskiej, bo inaczej by pan prezydent Barroso tutaj nie przyjeżdżał, że nasza rola w tej przestrzeni uniwersyteckiej w Europie jest adekwatna do pozycji uniwersytetu. Nie będę mówił o gościach zagranicznych, bo to jest jasne, nie będę mówił o innych związanych z tym jubileuszem rzeczy, ale powiem o dwóch. Pan prezydent Majchrowski, prezydent miasta, podobnie jak prezydent Friedlein, no może ciut w mniejszej skali, na rynek też zaprasza i na bankiet też zaprasza w sobotę po, mam nadzieję, wspaniałym koncercie, no jakby nie było oskarowców, bo muzyka jest napisana przez oskarowca, libretto przez pana Rusinka, więc sądzę, że będzie to wydarzenie artystyczne. I jeszcze o jednym. Tylko jeszcze o jednym wydarzeniu, które dla mnie jest bardzo znaczące, bo jesteśmy tutaj, w centrum i było dużo mówione o tym, że Kraków był zawsze wielokulturowy, wielowyznaniowy, bo był wspaniały, to jest naprawdę wspaniałe miasto. I jednym z wydawnic jubileuszowych, które ukaże się mniej więcej po wakacjach, to będzie po raz pierwszy monografia pod tytułem Profesorowie i uczeni Uniwersytetu Jagiellońskiego żydowskiego pochodzenia. To będzie ukłon dla tych ludzi. Profesor Skotnicki jest jednym z autorów pewnego rozdziału, nie zdradzę nic więcej. Bo to właśnie pokazuje, że tak w tym mieście było, jest,
i ja mam nadzieję, że będzie. Życzę pięknych wrażeń, oglądając te pocztówki. Dziękuję, panie rektorze. Chcę powiedzieć, że dzisiejszy koktajl przygotowany przez Queen Hotel z ulicy Dietla, mam nadzieję, że zaspokoi państwa oczekiwania takie już bardzo wytworne. Rzeczywiście jest bardzo wytworny, bardzo za to dziękuję. I chcę powiedzieć, że tą kolejną ofertą, którą mamy dla państwa, to jest katalog, a właściwie okolicznościowy album. Albowiem, jak państwo wiecie, poprzednie jubileusze kończyły się, i w związku z nimi wydawano mnóstwo wspaniałych wydawnictw. Na przykład hrabia Tarnowski napisał historię literatury polskiej w 6 tomach, zaczął w 1900. Profesor Kazimierz Morawski, który jest tutaj na tym zdjęciu, wydał wspaniałą historię uniwersytetu dwutomową. Doktor Wolska, córka profesora Wolskiego, przyniosła mi świeżutki, nieużywany przez 115 lat podręcznik. Proszę państwa, nasze wydawnictwo jest bardzo skromne, ale też pokazuje. To miała być, pani redaktor, tu jest obecna, specjalne wydanie Alma Mater, ale nie udało się. Jak powiedziałem, nie wszystko się udaje. Czasem jest ból i cierpienie, panie profesorze, ale przeżyliśmy, wydaliśmy to własnym sumptem, jest do państwa. A mówię tylko to dlatego, panie rektorze, że chcieliśmy też to wydać po angielsku. Z różnych względów się to nie udało, ale jest jeszcze troszkę czasu. Jeżeli pan rektor to poprze, a pani Rita również się wydaje do nas uśmiechać, to może jeszcze nadrobimy ten niedom. Na razie ten album dla państwa przygotowaliśmy. Zapraszam państwa do cieszenia się, mam nadzieję, tą wystawą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wszystko. Thank you.